A jeśli witajcie z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny Dino Dossier do gry Ark Survival Evolved. Deinodon, czyli kolejne stworzenie, które dołączy do szeregów stworzeń w grze Ark Survival Evolved, jest to stworzenie dosyć specyficzne, dlatego zacznijmy od samego początku. Jest to stworzenie wszystkożerne i terytorialne, co znaczy, że je zarówno jagody, jak i również mięso. Co jest kolejną rzeczą? To, że można go oswoić i można na nim będzie jeździć. Jest to również ssak, który jest podobny według twórców do hipopotamowatych. Nie wiem, czy chodzi o hipopotama, bo to mi mówi sama nazwa, więc tutaj możecie się raczej wy, powiedzmy, określić bardziej. Co jeśli chodzi o kolejne rzeczy? Jest określany jako piekielna świnia, wygląda dosyć groźnie, trzeba przyznać, na samym Dino Dossierze, co widzicie chociażby na górze i w prawym takim rogu troszeczkę. No, wygląda dosyć przerażająco, ale przejdźmy sobie, co on będzie robił, czym się będzie specyfikował w samej grze. Więc jest to stworzenie, które podobno, kiedy człowiek wejdzie tak jakby na jego terytorium, a będą występowały w grupach, co widzicie w lewym dolnym rogu, no to oczywiście każdy poczuje sobie na sobie ich obecność. Czyli zakładam, że będą po prostu atakowały, są terytorialne, będą od razu starały się wszystkich atakować w pobliżu, kto tylko będzie zagrażał. Kolejną rzeczą jest to, że poszukuje, zwiedza i poluje, by przetrwać, czyli również będzie atakowało inne stworzenia. Nie jest powiedziane jakie, czy będzie się rzucało grupą na większe stworzenia, czy tylko na mniejsze, ale będzie na pewno atakowało. Co więcej, występuje na suchych terenach. Nie jest powiedziane, że będzie gdziekolwiek na terenach zimowych ani mokrych, więc zakładam, że jakieś pustynie, czy chociażby tereny typu las mogą być jak najbardziej odpowiednie dla niego, ewentualnie plaże. To również mogą być dosyć fajne miejsca na takie stworzenie. Kolejną rzeczą jest to, że jest to stworzenie specyficzne i nietypowe z tego względu, że szybko regeneruje zdrowie dzięki swojemu dobremu metabolizmowi, czyli spala po prostu jedzenie, które ma, dzięki czemu szybciej odnawia zdrowie. Co widzicie chociażby w lewym dolnym rogu, gdzie mają tutaj właśnie te dziki, jak ja to sobie je będę nazywał, mają powbijane strzały i nic sobie z tego nie robią. Tak samo w prawym dolnym rogu jest gracz, który ujeżdża takiego Deinodona i ma powbijane strzały i nic się z tym Deinodonem nie dzieje, nie krwawi, nic nie wygląda w ten sposób. Zresztą w lewym, górnym bardziej rogu, zaraz pod czaszką widzicie, że jest tak jakby plusik przy zdrowiu, to znaczy jest plusik od zdrowia i są trzy taszki, które pokazują właśnie, że będzie bardzo szybko regenerował to zdrowie. Są tego plusy, są tego minusy. Plusy są takie, że plemiona podobno będą wykorzystywały to do ataku szybkiego szturmu. Będzie to stworzenie, które nie będzie zbyt pewnie, powiedzmy, potrzebne do... Nie będzie potrzebny duży poziom, żeby móc coś takiego oswoić i zrobić sobie siodło na coś takiego. Ewentualnie będzie się to bez siodła prowadziło, chociaż widzę jakieś tam lejce w prawym dolnym rogu, więc zakładam, że jakieś siodło będzie. To będzie dosyć fajne, bo szybko regeneruje zdrowie, ale minusem jest to, że bardzo szybko traci głód, przez co musi mieć bardzo dużo pożywienia w sobie, więc będzie też trzeba pewnie troszkę pójść w wagę. Najbardziej prawdopodobny drop z tego stworzenia to jest mięso, skóra i tyle. Póki co, to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!